Ostatnio zmieniłam miejsce moim kosmetykom zużytym do włosów. Właśnie na takiego boksa z Action. Znowu się tego trochę uzbierało i nie wiem, czy podzielę na dwa odcinki, czy na jeden. Zobaczę, jak się wyrobię. Jak zwykle mówię sobie, że odcinki Denko będą trwały krócej. Będę mówiła o mniejszej ilości kosmetyków, a potem zawsze wychodzi tak samo. Więc nie przedłużajmy, tylko od razu przejdę do produktów. Zacznę od marki Seboradin. Miałam z nimi współpracę jesienią. I tutaj mam ampułki. Jest tutaj ich 14. I serum do skóry głowy. Jest to taka kuracja Seboradin na wypadające włosy, czy też na przyspieszenie porostu. Składy są naprawdę zacne, bogate. Moim zdaniem warto wypróbować tą całą kurację, ale muszę powiedzieć, że no, każdy z tych produktów zawiera alkohol denat, więc to musicie mieć na uwadze, że one są alkoholowe. Moja skóra głowy jest skłonna do przesuszenia, ale jest też ustabilizowana. Nawet teraz, gdy jestem w ciąży, to nic mi się z nią nie dzieje i mogę tak naprawdę używać czego chcę. W tym zestawie wcierkowym jest też lotion do skóry głowy. Mam go jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o samą kurację, to najpierw rano wcieramy ampułkę na skórę głowy, na noc serum do skóry głowy, a lotion ma podtrzymywać ten efekt i używamy go, gdy skończymy te dwa produkty. Tak wyglądają te ampułki, tutaj jest ich, tak jak powiedziałam, 14. Generalnie tą kurację warto stosować co najmniej przez 3 miesiące, tak jak zawsze, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, no bo zazwyczaj po 3 miesiącach widać efekty zarówno i takie wcierkowe, ale też jeśli chodzi o suplementację. Z tej serii Forte skończyłam też balsam i była to odżywka przeciw wypadaniu włosów oczywiście. I tak jak mówię, jeśli chodzi o to wypadanie, to mi ciężko powiedzieć. Na pewno ja się kierowałam też głównie tymi składnikami w tych produktach i też jak one, wiecie, działały na moją skórę głowy, nic mi się nie działo złego. Jeśli chodzi o ten balsam, to jest on humektantowo-emolientowy. A co najlepsze, w ogóle byłam dosyć sceptyczna na początku, dlatego że on na czwartym miejscu po wodzie ma alkohol izopropylowy, a jak wiemy, on lubi wysuszać, a jest tutaj dość wysoko w składzie. A mimo tego, ten balsam to był jeden z bardziej nawilżających i odżywczych balsamów, jakie dotąd używałam. To, jak ten produkt zmiękczał moje włosy wysokoporowate, ja byłam za każdym razem zaskoczona. Myślę, że naprawdę ten skład jest dobrze przemyślany i faktycznie jest tutaj też sporo wyciągów, olei. Mi się bardzo dobrze sprawdził. Jedyne co, to on ma 200 ml i faktycznie dość szybko mi się skończył. To znaczy, dość szybko. No wystarczył, tak? Na ile, nie wiem, 6-7 użyć, coś takiego. Ale nawet świetnie się sprawdzał przy takim myciu, wiecie, szybkim, że tylko nałożyłam szampon, ten balsam, zmyłam i włosy bardzo ładnie wyglądały. Neboa Repair and Shine, naturalny szampon do włosów, regeneracja i odbudowa. Słuchajcie, to jest w ogóle nowa formuła. Faktycznie te opakowania są bardziej miękkie niż te pierwsze, gdy ta marka weszła do Rossmana. Więc tutaj widać różnicę i lepiej, łatwiej jest wyciskać produkt. Tu mam nawet zapisane, jest to szampon łagodny. Ja w ogóle sobie zapisuję często markerem na tyłach, jaki pH ma odżywka czy maska, jaki szampon. Nie muszę rozmyślać na ten temat, gdy idę myć włosy, po prostu patrzę, aha, okej, to jest łagodny, dobra. I to mi się bardzo sprawdza w taki sposób, żeby, no, po prostu to uwalnia jakieś tam miejsce w mózgu, nie muszę się tym zajmować na co dzień przy myciach kolejnych. Jeśli chodzi o ten szampon, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Tak jak mówię, jest on łagodny i on faktycznie myje delikatnie, ale skutecznie. Ja byłam z niego bardzo zadowolona. Moja skóra głowy również, która jest, no, ustabilizowana, tak jak powiedziałam. Włosy były domyte. Szampon też ładnie pachniał, spoko konsystencja, pienił się. Ja jestem jak najbardziej na tak. I przyznam, że jest to jeden z takich moich ulubieńców tej marki. Vichy Dercos i jest to szampon, wiecie co, tutaj nie ma polskich napisów, ale jest to szampon typowo do suchej skóry głowy. Ja miałam też współpracę właśnie z Vichy Dercos, ale jeszcze wcześniej, chyba rok wcześniej, dostałam w paczce PR te szampony i mam jeszcze taki peelingujący, a mam go tutaj. Linia Dercos jest przeznaczona do włosów z łupieżem. One są przeciwłupieżowe i faktycznie działają, serio. To nie jest ściema.
One totalnie działają. Pójdę za przykładem tutaj mojego bratanka, który zmagał się z ogromnym świądem i łupieżem i regularne stosowanie Dercos, ale do skóry właśnie problematycznej, tłustej, dał cudowne, cudowne efekty. Tylko trzeba być regularnym i systematycznie stosować ten szampon. Moja przyjaciółka, która też zmagała się z łupieżem i również dała mi szampon Vichy Dercos, jest zadowolona. Właściwie już teraz nie ma łupieżu, także jeśli macie kogoś, kto się zmaga z łupieżem lub sami mi się zmagacie, totalnie polecam ten produkt. Warto po niego sięgnąć. Ale do rzeczy. Ja wykończyłam dwa szampony. To jest taki peelingujący, bardziej oczyszczający i drugi po prostu szampon, tak, do suchej skóry głowy. Ja szczerze sobie tak stosowałam je zamiennie. Też długo trwało ich zużywanie, bo nie używałam ich co mycia, dlatego że ja nie mam problemu ze skórą głowy, jak wiecie, z łupieżem, nic z tych rzeczy. Ale i tak one były bardzo, bardzo przyjemne do takiego, wiecie, korzystania. One bardzo mocno się pienią, bardzo dobrze oczyszczają. Jak miałam mycie z peelingiem skóry głowy, to wtedy często sięgałam właśnie po ten szampon. On też ma drobinki, ale ja jednak jestem za tym, aby nie opierać się tylko na szamponie peelingującym, ale też jeszcze wcześniej nałożyć peeling do skóry głowy. Mam takie poczucie, że szampony peelingujące no, są niewystarczające. Lepiej jeszcze nałożyć taki stricte typowo produkt do złuszczania na skórę głowy przed myciem. Wiecie, ja za dużo nie mogę powiedzieć ze swojej strony, tylko tyle, że po prostu one spoko mi się zużywały. Absolutnie nie mam żadnych tutaj minusów czy czego, totalnie nie. Okej, jak mówię o szamponach, to lećmy dalej z tą kategorią produktów. I kolejny, Heritel Cosmetics Nari Co-Wash, orzechowy krem myjący do suchej skóry głowy. Ojej, to jest taki przyjemniaczek, taki łagodniak do takiej skóry głowy jak ja mam lub takiej po prostu na chillu, czyli po prostu chcę być umyta, ale nie potrzebuję, wiecie, takiego mocnego oczyszczenia jak najbardziej. Ja powiem wam, że nawet sobie tutaj czasami stosowałam podwójne mycie skóry głowy, bo tak sobie testowałam czasami ten sposób, bo go się bardzo poleca. Ja i tak stwierdzam, że no ja nie potrzebuję podwójnego mycia skóry głowy, ale akurat tutaj jeśli chodzi o ten krem myjący, on jest bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Tak jak sama nazwa wskazuje, krem myjący, a nie szampon, ani nic z takich rzeczy. Jeśli macie suchą skórę głowy, absolutnie, absolutnie polecam do tego, żeby, wiecie, żeby ta skóra głowy troszkę wypoczęła, aby była traktowana bardzo delikatnymi detergentami, które no nie zrobią, nie pogłębią tej krzywdy, nie pogłębią tych problemów, tylko będą, które umożliwią powrót do normalności, do normalnej skóry głowy. I polecam zarówno do suchej, jak i do wrażliwej skóry głowy. Ja bym chętnie do niego wróciła, szczerze mówiąc. I mam jeszcze dwa szampony od Neboa i zacznę od naturalny szampon do włosów, nawilżenie i wygładzenie, Hydration and Smoothness. Szczerze traktowałam ten produkt jako taki poprawny, jak potrzebowałam użyć szamponu o średniej mocy działania, sięgałam po ten produkt i byłam zadowolona. Domywał, doczyszczał, robił to, co ma robić. On ma też w składzie proteiny, więc jak potrzebujecie uniesienia od nasady, to można po niego sięgnąć. On też tutaj ma humektanty, więc będzie też nawilżał. Dla mnie jak najbardziej ok i fajnie, że marka Neboa ma tyle różnych szamponów do wyboru, bo faktycznie one mają różne składy, różnią się i to bardzo na plus. Jeśli chodzi o drugi produkt, to jest nowość, pojawiła się chyba w październik, listopad, ja byłam nawet na evencie marki Neboa w Warszawie i jest to Express Effect, naturalny szampon do skóry głowy i włosów, głębokie oczyszczenie. I tutaj skład, w składzie nie mamy SLS, mamy mocniejszy detergent, faktycznie czuć po włosach, że one są doczyszczone konkret. Czuć, że tutaj są mocniejsze detergenty, ale przede wszystkim tutaj mamy też kilka kwasów, więc to też moim zdaniem to jest takie połączenie troszkę, nie wiem ile tutaj oczywiście jest stężenia tych kwasów, ale mamy tutaj też papaję, więc troszkę jest to taki szampon głęboko oczyszczający i pewnie też w jakimś stopniu złuszcza tą skórę głowy, nie powiedziałabym, że w 100% i tak jak powiedziałam, jeszcze warto wcześniej użyć peeling do skóry głowy, ale ja jak robiłam mycie z peelingiem, no to potem sięgałam po ten szampon i to był świetny duet. Tak samo peeling z Neboa, też nowość, jest cudny. Nie wiem, czy go tutaj mam, nie widzę go, zaraz się okaże, ale też ten duet
peeling kwasowy w fioletowej takiej buteleczce z tubce takiej z dzióbkiem i ten szampon sprawdzały się ekstra. Ale przejdę do trzech pozostałych i tutaj mogłabym podzielić te trzy peelingi na dwie grupy. Jedna grupa to będzie peeling delikatny, ale skuteczny i mam tutaj Herbum Rice Rehab, ryżowy peeling do skóry głowy i włosów i tutaj mamy ekstrakt z papai, niacynamid, fermentowaną wodę ryżową. A tutaj konsystencja była taka dosyć lejąca się, ale bardzo mięciutka. Nie wiem, czy wiecie co mam na myśli, ale czasami jak dotykamy taki płynny żel nawet, to on jest taki bardzo przyjemny w dłoniach i właśnie ten peeling taki był. Można by było mieć poczucie, że on jest dosyć delikatny, ale jak jest delikatny, to nie znaczy, że nie działa oczywiście. Miałam właśnie poczucie, że on i skutecznie złuszczał, ale też nawilżał skórę głowy. I to samo mogę powiedzieć o serum oczyszczającym peeling enzymatyczny do skóry głowy marki Yumi. Ale tutaj też mamy kwas salicylowy, mamy też enzymy, czyli papaje, ananas i jest też sok z aloesu, ekstrakt z jabłka, taki miks, miszmasz składników, więc one były jak najbardziej na plus. No i trzeci peeling, Joanna peeling kwasowy do skóry głowy Pehology i tutaj już mamy też kwasy AHA, ekstrakt z pomarańczy, cytryny, borówki, trzciny cukrowej, syropu klonowego. Tu konsystencja też była dosyć taka lejąca, taki dosyć płynny peeling był. I tutaj faktycznie było czuć już to takie, nie wiem, no takie mocniejsze działanie. Nie umiem tego też do końca opisać, po prostu miałam takie poczucie na skórze głowy. Tutaj faktycznie mamy kwas glikolowy, mamy sporo tych kwasów. Nawet powiedziałabym, że ten skład jest dosyć taki napakowany tymi enzymami i kwasami. Nie ma za dużo jakichś tam składników nawilżających. Okej, jest ta gliceryna na początku, ale to tyle raczej. Więc no, mieć to na uwadze, że on jest taki dosyć złuszczający. Taki konkrecik powiedziałabym. Ostał mi się jeszcze jeden szampon, jakżeby mogło go tutaj zabraknąć. Anven Wake It Up, kawowy szampon enzymatyczny. To jest taki produkt 3 w 1, czyli i złuszcza, oczyszcza, głęboko oczyszcza i też ma składniki helatujące. No bardzo, bardzo fajny szampon, taki oczyszczający, jak potrzebujecie, nie wiem, jednego, czy w ogóle planujecie kupić coś z Anven. Po raz pierwszy uważam, że w tego typu zakupach powinien się znaleźć właśnie ten szampon, to już jest taki klasyk, można powiedzieć. Ale tak jak mówię, ja bym nie używała go solo do złuszczania, albo tylko jego do złuszczania skóry głowy, bo to po prostu może być za mało. Uważam, że do tego peeling kwasowy, jakiś elegancki, czy jakikolwiek, to będzie bardzo, bardzo fajny duet. I jeszcze jeden produkt marki Neboa, Repair and Shine, naturalna odżywka do włosów, regeneracja i odbudowa. Ta odżywka była wyjątkowa pod tym kątem, że ona ma w składzie proteiny i emolienty plus ceramidy. Ceramidy to jest taka grupa składników, które są coraz bardziej popularne w produktach do włosów. I też pod tym kątem, moim zdaniem, ten produkt jest wyjątkowy. Ja jak na przykład chciałam nałożyć na włosy proteiny, ale niekoniecznie humektanty, mam poczucie, że nie ma za dużo takich produktów na rynku, gdzie właśnie są emolienty, proteiny. Zwyczaj proteiny są połączone z humektantami, a tutaj mamy jednak wyjątek i ja byłam bardzo zadowolona, ta odżywka zmiękczała moje włosy, odżywiała, ułatwiała rozczesywanie, czyli to, co ja oczekuję od odżywki, która ma proteiny w składzie. I to jest też tego typu produkt, po który bym sięgła. I to jest też tego typu produkt, po który bym sięgnęła ponownie. Jak widzicie, no ta seria Repair and Shine jest bardzo udana. Jeszcze przecież w tej serii mamy serum silikonowe, to jest też nowość z jesieni i też jest super. Nie mam go tu dzisiaj, bo jeszcze mam w użyciu, ale no, no ta seria jest bardzo fajna. Dwie moje ukochane emolientówki, o których mówiłam tutaj wiele razy. Trust My Sister, emolientowa maska do włosów wysokoporowatych. Nie wiem, czy jeszcze ta marka jest w Rossmanie, a szkoda. No i drugi produkt to już w ogóle stary wyjadacz, czyli Anven emolientowa róża. Odżywka do włosów o wysokiej porowatości. Chyba to jest moje trzecie opakowanie róży, nawet nie zliczę. Uwielbiam, kocham. Róże to ja lubię mieć w ogóle tak na mojej pralce, czy tam w moich, no ogólnie w moich kosmetykach. Jak nie wiem po co sięgnąć, to sięgam po róże i zawsze jest super. I mam jeszcze dwie odżywki emolientowe. Marka Twisty Ride the Wave, odżywka emolientowa do włosów kręconych. I Isana, odżywka Macadamia and Orange. Zarówno w tym produkcie, jak i w tym mamy składy czysto emolientowe. Nie są to takie
turbo, turbo bogate odżywki emolientowe, natomiast czuć na włosach, że one są w stanie dociążyć. Przynajmniej moje wysokoporowate włosy. Ja byłam bardzo zadowolona, też one są dosyć wydajne. Przy Isanie mamy 250 ml, przy Twisty mamy 280. Ta odżywka to swego czasu był na nią szał i co chwilę jej nie było w Rossmanie. Nie wiem jak teraz, ale też bardzo ładnie pachniała pomarańczowo. I obydwie bardzo lubiłam. Jeśli też oczywiście macie ochotę na jakąś tańszą odżywkę emolientową, łatwo dostępną, to ta Isana będzie super. Słuchajcie, staram się szybko i zwięźle. Mam nadzieję, że mi to wychodzi. Happy Pech, odżywka proteinowa. Ona jest również dostępna w Rossmanie. W ogóle jest bardzo wydajna. Ona tu miała 270 ml pojemności. Jak na nazwa wskazuje, ma proteiny i słuchajcie, ona naprawdę była cudowna. Jest tania, łatwo dostępna, kochałam ją. Ona w ogóle miała taki zapach miętowy, taki, może tego tak w opakowaniu nie czuć, ale jak ją rozprowadzicie na włosy, to lepiej uważać, żeby nie włożyć sobie palców do oczu, bo mogą zacząć trochę piec, albo będziecie po prostu czuć, jakby na was leciała jakaś taka miętowa para, która sprawia, że aż wam zimno w oczy, czuć taki chłodek. Bardzo dobrze ją wspominam, super była. A drugi produkt, Basic Lab, stymulująca odżywka przeciw wypadaniu włosów. Wybrałam sobie ją na próbę. Tutaj przy zakupie przede wszystkim kierowałam się świetnym składem tej odżywki. Uważam, że jest on jeden z lepszych. Po prostu jakoś tak bardzo mi to podpasowało, bo tutaj mamy zarówno różne aminokwasy, mamy też humektanty. No głównie ta odżywka jest humektantowo-proteinowa i ona była przecudna. Pięknie rozczesywało się na niej włosy. Cudnie zmiękczała, odżywiała. Bardzo ciekawy i godny polecenia produkt. W ogóle mało się mówi. Mam wrażenie o kosmetykach do włosów marki Basic Lab. Tutaj to naprawdę było pozytywne zaskoczenie. O, i tutaj mam takie fajne zestawienie. Marka Anwen, maska do włosów wysokoporowatych, kiełki pszenicy i kakao i również marka Anwen, Here We Are, maska do włosów o wysokiej porowatości. No kiełki pszenicy i kakao, to ja już używam od dnia ich wydania, chyba z 5 lat temu czy 6. A Here We Are jest dość nową serią, bo z 2023 roku. I one się różnią tym, że w Here We Are, mamy silikony. W kiełkach też mamy, ale jeden silikon, czuć ten silikon, ale tutaj to już w ogóle go czuć. I w Here We Are mamy pech. Tutaj mamy humektantowy, emolientowy produkt przy kiełkach pszenicy. I kiełki pszenicy dają taką objętość, dociążenie, przepiękny wygląd, włosy są nabłyszczone. To jest taki też mój pewniak włosowy. A Here We Are, tutaj tak jak powiedziałam, ma i proteiny, emolienty i humektanty. I ona, mimo tego, że ma te proteiny, to ma też taką, mi się wydaje, konkretną ilość silikonów, że nawet jak nałożę ją pod czepek i ręcznik, na przykład, nie wiem, na, no nie wiem, 15, 20, czy tam nawet pół godziny, to te włosy są cudnie dociążone, wiecie, takie najedzone, odżywione. Mimo, że jest to nowa seria, to ja lubię tą maskę mieć też zawsze w swoich zasobach, żeby móc zawsze do niej wrócić. Mogę powiedzieć, że to też taki pewniak. Podsumowując, mogę stwierdzić, że marka Anwen potrafi w maski do włosów wysokoporowatych zdecydowanie. I słuchajcie, no i co? I czy mi wyjdzie znowu, że ten odcinek będzie długi? Pewnie tak. Nadeshiko regenerująca maska do włosów z olejkiem tsubaki. Miałam całą serię. One w ogóle są świetne te kosmetyki. I ta maska jest pechowa i ona też stała się takim moim pewniakiem. Wiecie co? Nawet pamiętam, że ją zabrałam do Wrocławia, jak jechałam z Pauliną na jedno wydarzenie. Ona też była świetna zarówno pod czepek i ręcznik, ale też jako do takiego szybkiego mycia. No ja na wyjazdach zazwyczaj nie chcę mi się chodzić z jakimś tam czepkiem czy w ogóle z maską, tylko lubię od razu spłukać, wystylizować, wysuszyć i mieć problem z głowy, że tak powiem. No i ta maska była świetna do takich szybkich myć. Dlaczego tak to podkreślam, jeśli chodzi o pechowe maski? Dlatego, że ja nie wszystkie mogę nałożyć po prostu na dłużej, bo potem te włosy są przeproteinowane, a to był tego typu produkt, gdzie takie coś się nie wydarzyło, a mimo wszystko czułam pozytywny
odzew protein na moich włosach po zmyciu, bo ona też cudnie zmiękczała, odżywiała. Też miałam takie poczucie, że te włosy są napite i najedzone tymi składnikami. Bardzo, bardzo na plus. Yoop Hydrate My Hair, maska do włosów suchych z chemii z kwalanem. Słuchajcie, ta maska to jest totalny sztos. Ja w ogóle potem kupiłam sobie kolejną, już zaraz mam drugie opakowanie zdękowane tej maski. To jakie ona daje zmiękczenie, to ja naprawdę dawno nie widziałam takiego produktu, który by aż tak zmiękczał. Wręcz pamiętam, jak użyłam ją za pierwszym razem i spłukałam te włosy i miałam takie poczucie, matko, serio? Serio? Produkt może aż tak zmiękczać? Ja nawet nie oczekiwałam takiego zmiękczenia. Ja bym była zadowolona, gdyby to zmiękczenie było trochę mniejsze. Ale jednak, ja nie wiem, ona jest po prostu, jest cudowna. Ula. Dobra, ja chyba ją dawno temu zużyłam. Ona jest generalnie humektantowo-emolientowa, ale ja szczerze, ja ją traktuję jako taką emolientową. Totalnie nie czuję tej gliceryny. Gliceryna tutaj jest gdzieś w środku składu. Bardziej pod koniec powiedziałabym. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o stężenie. Widzę, co oni tutaj dodali, ale serio, co wy tam dodaliście takiego magicznego, to ja nie mam pojęcia, ale jest to totalny sztos. No i Hair Retail Cosmetics Merhair. Bogata humektantowa maska do włosów. Nie jestem pewna, chyba tej maski już nie ma dostępnej. Natomiast to był totalny sztos, taki Mercedes wśród masek nawilżających, jak ja to mówię. Totalnie bogaty skład, totalne nawilżenie, pod olej świetna, ale też, no nie wiem, czy na pierwsze o, czy w ogóle jeśli potrzebne było nawilżenie włosom suchym, jak najbardziej. Ona też miała gęstą konsystencję, na długo mi wystarczyła, nie potrzebowała mi dużo nałożyć na włosy. Jak najbardziej jestem na tak. Słuchajcie, mam tutaj kurację. Two Step Protein Treatment. Nie wiem, jak tą markę się wymawia, więc nie będę tutaj siebie kompromitować, ale jest to taka kuracja proteinowa. Kurczę, pamiętam, że tu w ogóle jedna z tych części to mi się wylewała po łapach, była tak po prostu płynna, że więcej wylądowało, nie wiem, gdzieś na dywanie, a nie na moich włosach, no ale starałam się jakoś to ogarnąć. Powiem szczerze, że na moich włosach to nie zrobiło jakiegoś szału. Ja w ogóle się długo bałam jej użyć, dlatego że jest to kuracja proteinowa i bałam się, że, no, że wyjdę z przeproteinowanymi włosami. Tak się nie stało. Włosy były zmiękczone, ale wyobrażałam sobie, może moje wyobrażenia były, no ale cóż, jednak kuracja, tak? Więc to musi być taka skondensowana dawka, a ja miałam poczucie, że to takie zmiękczenie jest takie jest, bo jest i szału nie było moim zdaniem. Dajcie znać, czy używaliście tą kurację, czy nie. Ona jest chyba bardziej dostępna w tych za granicą, w tych takich afroshopach i tak dalej. Jestem ciekawa, jeśli ktoś z Was stosował tą kurację, to dajcie znać. Słuchajcie, mam tu moje stylizatorowe podium, czyli Davines Curl Building Serum More Inside, Kemon Hermania High Density Curl i Bedhead TG Curls Rock Amplifier. To jest nowa wersja Catwalk, tego kremu w czarnej tubie TG. Składy minimalnie się różnią, ale na przykład jeśli chodzi o działanie na moich włosach, o skręt, dla mnie są to te same kremy. Wręcz powiedziałabym, że ta wersja jest nawet taka lepsza, bardziej przybliżona do Kemona, w sensie ta czarna wersja TG była taka, że te włosy i tak były najlepsze na drugi dzień, a tutaj od razu po użyciu tego produktu był sztosik totalny. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, no. Kocham Davines, kocham Kemon, kocham TG. Jak macie takie loki jak ja, totalnie polecam. Jak chcecie wypróbować, a na przykład macie, nie wiem, fale, no to wiem, że te produkty lubią się sprawdzać z mocniejszym żelem, czyli że najpierw nakładacie odrobinę kremu i na to bardziej utrwalający żel i wielu osobom odpowiada taki duet, jak coś. Mgiełka do reanimacji loków i fal marki Anwen Pina Locada. Ja lubię efekt, jaki daje ta mgiełka. Też zależy, na jaki efekt mam ochotę przy reanimacji, bo Pina Locada jest delikatnie klejąca i może powodować puch i objętość. To znaczy, przy reanimacji generalnie trzeba mieć na uwadze, że jakiś tam puch będzie, no bo jednak odświeżamy włosy, a Pina Locada faktycznie może ten efekt wzmożyć. Ja lubię, jak moje włosy wyglądają po Pina Locadzie, ale nie każdy lubi, ja wiem. To jest taki produkt, który dzieli ludzi. Są i zwolennicy, i przeciwnicy. Jak mam ochotę na reanimację, ale taką właśnie, żeby zrobić sobie fajną objętość i ładne odświeżenie, to Pina Locada jak najbardziej super. Mam już kolejne opakowanie. Też bardzo lubię zapach. Jest on dość intensywny, ananasowy. Też nie każdy może to lubić. Ja jestem jak najbardziej za. Wiem, że osobom, którym się nie sprawdza Pina Locada,
to na przykład robią sobie, spyskują sobie włosy pinialokadą jako podkład pod olejowanie na przykład, więc jak komuś się nie sprawdza, to polecam. I ostatki, moi drodzy, i wcierki zostały. I mam tutaj takie trzy. Anven Grow Me Tender, nie wiem, czy tutaj muszę przedstawiać tą wcierkę. Sattva, Henna i Amla. I mam też Kadi Wonder Hair Tonic. Ten tonik też ma taki konkret skład. Może właśnie coś więcej powiem o tym toniku. Może coś więcej powiem o tej wcierce. Kadi, ten tonik właśnie go stosowałam jako wcierka. On ma taki bardzo orientalny zapach. Taki dosyć intensywny. To jest tonik i możecie go używać też na przykład do spryskania całych włosów, ale szczerze, on ma taki skład, że ja bardzo lubiłam jednak nakładać na skórę głowy, żeby jakoś ona tam czerpała z tych składników. I to był też wodny, bezalkoholowy produkt, tak samo jak te dwa tutaj typki. To już są takie też dwa klasyki, w ogóle Grow Me Tender. A jeśli chodzi o Henna i Amla, no to ta wcierka jest znana z takiego działania, że właśnie przyspiesza ten porost. Shy Deer, Shy Bing Head, lekka wcierka do skóry głowy i barwa naturalna, wcierka drożdżowa, drożdże piwne. Tutaj zostawiam te dwa produkty razem, dlatego że dla mnie te dwie wcierki, obydwie były lekkie, właśnie takie delikatne, nie obciążały skóry głowy, zresztą tamte też nie, jak coś. Bardzo przyjemne do wcierania, tutaj nie mogę żadnego złego słowa powiedzieć. Obydwie oczywiście są bezalkoholowe i wodne, mają też składniki nawilżające. Aparat mi się przegrzał, ale okej, mam nadzieję, że tutaj się wyrobię do końca. Mam też dwa sera z marki Yumi, serum nawilżające i serum stymulujące do włosów. I faktycznie to nawilżające ma taki wianuszek składników nawilżających. Ja w sumie używałam je do, po prostu jako wcierka do wcierania. To nawilżające było świetne na mokrą skórę głowy po umyciu włosów. Jeśli zmagacie się z suchością, jeśli chcecie bardziej nawilżyć skórę głowy, to to serum jak najbardziej może się sprawdzić. Ono ma tutaj sporo składników nawilżających. Jeśli chodzi o to serum stymulujące do włosów, to tak jak tutaj już sama nazwa wskazuje, głównie traktowałam jako wcierka i tutaj mamy ekstrakt z czerwonej koniczyny, ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, argininę, peptyd, prebiotyk, sok z aloesu. Generalnie dla mnie ta cała linia tych ser z Yumi, to one w ogóle były takie bardzo przyjemne i nawilżające. Też oczywiście są wodne i bezalkoholowe. I słuchajcie, jeszcze jeden produkt i mam tutaj serum silikonowe Inside Styling Hair Repair Complex i nie jest to, to nie są te kryształki, ciekłe kryształki. Mamy tutaj silikony, oleje, jakieś tutaj dwa, trzy ekstrakty. W ogóle też ładnie pachniało. Tak, o Jezu, pięknie pachniało takimi owocami, kwiatami. Bardzo, bardzo na plus. Okej, słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze czeka nas odcinek lub odcinki z Denkiem makijażowym i pielęgnacją twarzy, ale to będę sukcesywnie dodawać raz na jakiś czas, żeby też nie było przysytu Denek. Tak, teraz już liczę, że faktycznie będę te włosowe Denka nagrywać częściej, ale z mniejszą ilością kosmetyków, żebyście i wy podczas oglądania i ja podczas nagrywania nie była aż tak padnięta, to znaczy, wiecie, no mam nadzieję, że po prostu takie odcinki długie was nie męczą. Też zdaję sobie sprawę, że jakby było mniej kosmetyków, mogłabym więcej o nich opowiedzieć, a tutaj starałam się krótko i zwięźle. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Dobra, my widzimy się w kolejnym odcinku. Ja wam życzę cudownego tygodnia, pięknego dnia i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa.